Biegniemy z kolejnym wersetem. 30. Z jego powodu głosiłem. Ten jest, o którym ja powiedziałem. Za mną przychodzi mąż, który przede mną stał się, bo pierwszy nie był. No i właśnie, u paulistów znika mąż, a jest to ważne słowo. Potem do tego wrócimy. Dobra, no to lecimy. Ten, tak? Ten, ta, to. Autos, aute, tauto. Tauto. Ten jest o. No, czyli to słowo hyper. Każdy zna słowo hyper. Hyper, czyli za dużo. Nad, ponad. No ale dalej. Na wewnątrz kraju, opodal, na wysokość, po drugiej stronie, na korzyść, w obronie. Zamiast, w imieniu, imię, z powodu, dla, sprawie kogoś. Co dotyczy. O ruchu ponad, z drugiej strony naprzeciw, i więcej, bardziej i wcześniej. Czyli ja nad nim, nad Jezusem powiedział. Prawdopodobnie. To nad nim powiedziałem. Powiedziałem, czyli rzekłem, powiedziałem, nazwałem, wymieniłem, głosiłem. Tak, tylko, czyli z jego powodu głosiłem, sławiłem, przedstawiałem, zapowiadałem i obiecywałem. Właśnie. Tutaj te wszystkie wyrazy, to jest powtórka z Jana 15, tak, z 15 wersetu, więc nie będę powtarzać, są dwie różnice. Tam był przychodzący, teraz przychodzi, tam był. Teraz jest mąż. Tak? I ten jest. A tamten był. Tamten był przychodząca. Tu przychodzi. I mąż. Właśnie. Mąż. Aner. Czyli mąż, małżonek, mężczyzna, człowiek, ktoś. Dlaczego jest mówi? Jan mówi o Jezusie, że to jest mąż. Wcześniej mówi, kto ma oblubieńca? To ma oblubienicę, jest oblubieńcem. No to pozobaczmy. Jest świetny cytat z Izajasza, 62 rozdział, od pierwszego wersetu. Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość i chwałę Twoją wszyscy królowie i nazwą się nowym imieniem, które usta Pana określą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Nie będą mówić więcej, nie będą więcej o Tobie mówić. Porzucona, o krainie Twej już nie powiedzą spustoszona. Raczej Cię nazwą moje w niej upodobanie, a krainę Twoją poślubiona, albowiem spodobała się Panu i Twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój budowniczy ciebie poślubi. Budowniczy, czyli Bóg. Jak oblubieniec weseli się z oblubnicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje. Tak? Pięknie. O Jezusie. O nowej Jerozolimie. No właśnie. Dlaczego Jerozolima? Jerozolima, czyli miasto pokoju. Miasto wzniesione przez Boga i pokój. Trzeba zrozumieć, że na przykład jak się mówiło w Izraelu dom, to nie miało się na myśli budynku, tylko ludzi. Tak? Dom, czyli to jest rodzina, ludzie, którzy mieszkają, to nawet nie musieli mieć w budynku. Mogli mieszkać w ogrodzie, w szałasie, ale to jest dom. Tak samo z miastem. Miasto to nie są miasta, budynki, ulice i tak dalej, tak u nas w nazwie, tylko ludzie. Tak jak w języku polskim trochę to jest tak, że ojczyzna to są ludzie, tak? Ojczyzna nie zginęła, póki my żyjemy. Albo kiedy my żyjemy. No. Więc Jerozolima to są miasto, które mają pokój. Tak jak Jezus mówi, pokój mój wam daje. Tak? No właśnie. Więc Bóg obdarza pokojem, czyli buduje nową Jerozolimę, a ona i to jest Kościół Chrystusa. Kościół, ludzie obdarzeni przez Boga pokojem, którzy przyjęli zbawienie,
i Bóg w nas ma upodobanie. Jesteśmy poślubieni, mamy męża. Tym mężem jest Jezus Chrystus. Tak pisze też Paweł w swoich listach. Pięknie. A skoro tak mamy mało tutaj tych slajdów, to może zastanowimy się, dlaczego Jezus powiedział: coście więc wyszli zobaczyć proroka? O tak, zapowiadam wam, więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: oto posyłam przed tobą mego posłańca, który przygotuje ci drogę. Mówię wam, nie narodził się człowiek większy nad Jana, ale przecież najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. Łukasz, 7 rozdział. No właśnie. Dlaczego Jan był większy niż prorocy inni? Czy wydaje się, że inni prorocy byli więksi od Jana? A Jezus mówi, że to jest większy niż prorok. No właśnie, ktoś mi to kiedyś powiedział, że wszyscy prorocy Starego Testamentu mówili, że on przyjdzie. Że on przyjdzie. Przyjdzie Mesjasz. Wszyscy zapowiadali Mesjasza. A tylko Jan, prorok, powiedział: on już jest. I go wskazał palcem. Wszyscy o tym marzyli, żeby móc wskazać palcem, wskazać kierunek, wskazać: to jest baranek Boga. Więc to pierwsza rzecz. A dlaczego w takim razie najmniejszy, a dlaczego, no właśnie, dlaczego nie narodził się większy niż od Jana? To mi moja żona powiedziała kiedyś, niedawno. Bo był napełniony jeszcze w łonie matki Duchem Świętym. To się w Starym Testamencie nie zdarzyło. Więc nie narodził się większy od Jana, bo był napełniony jeszcze w łonie matki Duchem Świętym przed swoimi narodzinami. Ale najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. No właśnie. Czyli my, nawet najmniejsi w Królestwie Bożym, jesteśmy więksi od Jana dzięki Chrystusowi. Chrystus przez swoją ofiarę i zmartwychwstanie stworzył, przyniósł Królestwo Boże na ziemi. I każdy w Królestwie Bożym jest większy od Jana. Właśnie. Nie w to w nas pracuje. Każdy w Królestwie Bożym jest większy od Jana. Bo oprócz Ducha Świętego możemy mieć sobie Jezusa. Tak, ja przyjdę do was. Wezmę Ojca. Przyjdziemy do was i będziemy u was mieszkać. No właśnie. Koniec. Tyle na. Więc czytajcie Pismo Święte. Bo Słowo Boże naprawia wszystko.